Mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z panem Łukaszem Filipiakiem, radnym dzielnicy siódmej. Bardzo mi miło. Najpierw, generalnie struktura wywiadu jest podzielona na takie pytania może bardziej dotyczące ogólnie dzielnic jako takich, dzielnic w Krakowie i potem bardziej szczegółowo dzielnicę, tą konkretną dzielnicę. Więc tak na początek może, czy ma pan jakieś refleksje, nie wiem, jak oceniałby pan funkcjonowanie ogólnie dzielnic w Polsce? Czy ma pan jakieś doświadczenia bardziej, nie interesował się pan tematem, tak dzielnic, jakby bardziej globalnie, nie tylko tutaj? W Polsce, to jest właśnie ciekawe jakieś pytanie, może bo z problemy, tego co wady, wiem, to zalety. System w różnych miastach dużych jest zupełnie inny, w każdym mieście tak naprawdę autorski inny. Warszawa, prawda, ma ten przywilej, że ma to regulowane ustawą państwową, więc... Może bardziej jako jednostka pomocnicza, może... Tak, a w środku jako jednostka pomocnicza, no to Kraków, ja myślę, ma ten system jednak najciekawszy. I z tego co wiemy, bo też uczestniczyłem w takiej konferencji właśnie na temat, jak to jest w innych miastach, Gdańsku, Łodzi, miałem tam to również inne, nie pamiętam, Poznań albo Wrocław, któryś z nich, niemniej jednak we wszystkich tych miastach tak naprawdę te rozwiązania są daleko mniej rozbudowane i według mnie również mające mniejszy wpływ na to, co dzieje się w mieście. Kraków jednak tym systemem, bo to jest ten tak zwany system, mówimy, wiedeński, czy wzorowany raczej właśnie na Wiedniu, no to właśnie ta rola pomocnicza jednostek, tak jak dzielnice, jest całkiem spora. Aż porównując właśnie do innych miast, no to jest ona o wiele większa. Chodzi o to, że jest bardziej może ustrukturyzowana, jakoś tak głębiej tak. Mamy jasne też określone kompetencje oraz to, że mimo wszystko, chociaż nie mamy wydzielonego budżetu, ale mamy możliwość dysponowania pośrednio, chociaż de facto prawie bezpośrednio środkami. I te środki są zdecydowanie większe niż w przypadku innych miast. I myślę, że procentowo w budżecie to również są sporo większe środki w budżecie miasta niż w przypadku innych miast, tak właśnie Łodzi czy Gdańska. A czy generalnie widzi pan jakiś główny problem, który się pojawia tutaj w tym temacie właśnie jednostek pomocniczych? Czy coś się od razu, pan myśli jednostki pomocnicze i od razu coś się nasuwa, jakiś temat, nie wiem. No, czy widzę. Jest to dość otwarte myślę, pytanie. Myślę, że tak, że tutaj problem jest jednak to, że to właśnie są jednostki pomocnicze i rzeczywiście, tak powiem, jednostki gminne czy powiatu właśnie tak nas traktują jako pomocnicze, a nie właśnie tak naprawdę jako równorzędnego partnera. Ja bym to widział raczej w ten sposób, żeby dzielnice jednak miały te kompetencje nieco mocniejsze i posiadały przede wszystkim podmiotowość prawną, bo to by otwierało zupełnie nowe możliwości. Wydaje mi się, że jednak decentralizacja jest dobrym kierunkiem i to, co możemy zresztą zgodnie z zasadą pomocniczości, prawda, tak jak w Unii, to, co możemy załatwić na dole, powinno być załatwiane na dole, natomiast problemy bardziej ogólne już dopiero na wyższym szczeblu. I tak to powinno funkcjonować. Myślę, to jest taka ogólna refleksja. Czyli generalnie widziałby pan to jako rozwiązanie tego problemu, jakby osobowość prawną, albo jednym może ze sposobów rozwiązania? Myślę, że tak. Myślę, że gdyby miasta w Polsce miały możliwość podobnie na przykład właśnie jak Warszawa, czy móc zagwarantować, stworzyć sobie jakby właśnie podjednostki, które miałyby osobowość prawną i zdecydowanie szersze kompetencje, to mogłoby być dobre rozwiązanie. Oczywiście nie jako oblig, ale jako możliwość, bo nie wszystkie miasta prawdopodobnie się na to zdecydowały, ponieważ Kraków jest jednak drugim miastem w Polsce, jeżeli chodzi o wielkość, a dwa, my jednak mamy już ponad 20 lat doświadczeń tego typu samorządności. To oczywiście nie działa wszystko idealnie, ale w naszym państwie, myślę, w ogóle na świecie nigdzie nic nie działa idealnie, zawsze należy coś poprawiać, ale ogólnie oceniałbym to jako dobry system. Dobrze, to teraz może schodzę trochę na niższy szczebel, czyli dzielnice ogólnie w Krakowie. Może co jest ich bolączką w funkcjonowaniu tutaj ogólnie jakby? Albo może zaletą z drugiej strony tak pozytywnie? No, myślę, że są i zalety, i wady. Na pewno, tak mówię, że chodzi o trudności, no to jest jedna rzecz, że jesteśmy raz mimo wszystko mało rozpoznawalni u mieszkańców, albo mieszkańcy nie do końca wiedzą, na czym ten system polega. W dużej części ogólnie tak, ale powiedzmy, ich oczekiwania często są większe niż nasze możliwości.
z tym spotykamy się regularnie. Czyli jakby brak zrozumienia, tak? Tak, troszkę tak. Jakby troszkę specyfiki i funkcji, brak zrozumienia. To jest na pewno jedna z trudności. Druga z trudności jest taka, że rzeczywiście nie jesteśmy traktowani jak równorzędny partner ani przez Urząd Miasta. Przez Radę Miasta tutaj jest różnie, w zależności od tego akurat, kto w tej Radzie Miasta zasiada. Powiedzmy, że teraz w obecnej kadencji ta sytuacja jest nie najgorsza. Nasz głos jest słuchany przynajmniej przez Radę Miasta. No, nie może całkowicie, ale ogólnie, jeżeli chodzi o zasady, zwracają na nas uwagę. Z wydziałami miejskimi, prawda, że z Urzędem Miasta tutaj sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Tutaj też zależy często od konkretnego wydziału. Niemniej jednak czujemy się troszkę pomijani lub gdzie tylko jest możliwe, właśnie nie brani pod uwagę. A, czyli to jakby dotyczy tej konkretnej tutaj naszej dzielnicy, czy ogólnie? Myślę, że ogólnie, bo akurat jeżeli można powiedzieć o naszej dzielnicy, myślę, że dajemy radę sobie z tym, żeby być zauważali, czy jednak przekonujemy do siebie też wszystkie wydziały i urzędników miejskich, że warto z nami konsultować. I zresztą myślę, że współpraca między akurat naszą dzielnicą i wszelkimi wydziałami miejskimi układa się dobrze. A na przykład wpływ partii politycznych na dzielnice czy na jednostki pomocnicze tak generalnie, czy jest duży, mały? Raczej mały. Czy to dobre, czy złe? Raczej mały, mimo że na przykład u nas w Radzie jednak ponad jedna trzecia, prawie połowa radnych jest zaangażowanych politycznie mniej lub bardziej. Ale nie widać tego tak naprawdę podczas głosowań. Rzadko kiedy, nie ma czegoś takiego jak dyscyplina, prawda? Zdarza się, prawda, że działamy często w jakimś określonym wspólnym celu, a to raczej jest po prostu wspólna wizja dzielnicy i ona niekoniecznie przebiega zgodnie z podziałami politycznymi. Czyli nie widać czegoś takiego, że często jakiś interes polityczny może... Nie, absolutnie nie. Absolutnie nigdy nie było, nigdy w historii nie zdarzył się, przynajmniej ja o tym nie słyszałem, na pewno nie w tej dzielnicy, na przykład nacisk z góry, czy na przykład z Rady Miasta, czy klubu, prawda, Rady Miasta jakiegoś lub partii, która ma swoich przedstawicieli w Radzie Dzielnicy, aby głosowali konkretnie tak, jak partia chce. Nie, nie, to raczej jest odwrotnie, to raczej... Ludzie, którzy działają politycznie, prędzej referują, jakie mają pomysły odnośnie ten działania w dzielnicy i to raczej oni starają się realizować i to ewentualnie ich organizacja wtedy się z tym zgadza i to przyjmuje tą wizję tych osób, które pracują na dole jako swoją, a nie odwrotnie. Nie ma narzucania. Nie jest jakąś blokadą dla działań? Na pewno nie, nie, nie. Wydaje mi się, że absolutnie to nie jest ten poziom. Zdarza się, że rzeczywiście być może w przynajmniej niektórych dzielnicach i bywa tak, że ewentualnie wybór władz zarządu czy przewodniczącego dzielnic jest w jakiś sposób uzależniony, no ale to wynika z tego po prostu, że jeżeli jest grupa, która wcześniej współpracowała razem, no to ta grupa stara się jakby tą swoją wizję sforsować, czyli zarazem przejąć także, tak powiedzmy, czy zdobyć przedstawicieli, wybrać do zarządu czy przewodniczącego dzielnic. Jak najbardziej tak, ale na tym już powiedziałbym, kończy się jakakolwiek koalicyjność czy polityka na poziomie dzielnic. I to też nie jest reguły. To jeżeli jesteśmy przy tym temacie partii politycznych, to czy ta przynależność partnera jest jakimś tabu na przykład wśród radnych, czy po prostu każdy oficjalnie wie, że na przykład jakiś radny jest w partii politycznej albo jakoś się bardziej angażuje w jej życie, ale w pewnym sensie zostawia to na boku, jeżeli przychodzi na przykład na posiedzenie sesji. Na sesję albo posiedzenie. W przypadku naszej dzielnicy, no oczywiście wszyscy radni wiedzą, prawda, kto gdzie przynależy. Zresztą większość, znaczy duża część z tych osób, które przynależą, startowało jednak pod szyldem do wyborów. Tym samym, prawda, wiadomo, że byli popierani i zresztą tego się nikt nie wypiera. Ale no, tak mówię, nie jest to żadna bariera jakiejkolwiek współpracy. Czy tematy odnośnie politycznych raczej nie są poruszane na sesji Rady Dzielnicy. Raczej nigdy nie spotkałem się, żeby ktoś powiedział, a wy z Platformy, a wy z PiSu, a wy z... Nie, takich tekstów czy tego typu sformułowań nigdy nie było. A osoby często interesują się, prawda, z tym, co dzieje się właśnie w tym życiu partii i tak dalej. To jest raczej taka ciekawość czysto ludzka, raczej nie mająca czystego związku z radami dzielnic. A co by pan zmienił, żeby ogólnie to funkcjonowanie dzielnic w Krakowie jeszcze było lepsze? Na przykład. Czy to coś poza osobowością prawną, jak rozumiem?
No myślę, że mimo wszystko większe środki i przede wszystkim gwarancja istnienia środków. To by niesamowicie dużo dało. Obecnie jesteśmy w sytuacji oczywiście kryzysu miasta i to bardzo dużego. W związku z czym powiedzmy, że jest duża doza niepewności. Obecnie z zadań, które mieliśmy zaplanowane i nawet na które były podpisane umowy z wykonawcami, te zadania nie są realizowane, ponieważ pieniądze na wydział na poziomie miejskim są wstrzymywane. Teoretycznie są to pieniądze do naszej dyspozycji wydzielone, właśnie nie wydzielone, ale do naszej dyspozycji. Teoretycznie możemy je kierować na niemal dowolne cele, ale w rzeczywistości obecnie jest to tak, że teraz te środki są po prostu wstrzymywane, bo ich nie ma. No to jakby rozumiemy to, ale z drugiej strony jest brak informacji też dla nas jasnej, na które środki możemy liczyć i co możemy realizować i które z zadań, z których zadań ewentualnie zrezygnować, bo często jest tak, że realizowane są zadania, które powiedzmy są ważne, ale mniej ważne niż inne zadania, natomiast tamte z jakichś przyczyn, te ważniejsze, bardziej priorytetowe, nie są realizowane. No, gdy była możliwość, prawda, zamiany tych zadań, na przykład, bo kwoty są podobne, to prawdopodobnie radni zdecydowaliby się na wybór tego ważniejszego, bardziej istotnego dla mieszkańców, ale w ten sposób, jeżeli jest zdecydowanie na górze, że dana umowa z wykonawcą, podwykonawcą, prawda, czy dany przetarg nie będzie rozpisywany, nie będzie wyłaniany też wykonawca, no to jest duże utrudnienie, dowiadujemy się po fakcie tak naprawdę. A czy te, powiedzmy, podpisane umowy, one jakby czekają na wykonanie, czy rozwiązuje miasto te umowy? Jak różnie to jest. To sytuacja jest bardzo indywidualna w zależności od wydziału, specyfiki zadań i powiedzmy, no nie mam też pełnej wiedzy na ten temat, ale z tego co wiem, to jakby wygląda tak, że raczej po prostu zadania nie są zlecane. Ale zdarzyły się przypadki rzeczywiście, że był wyłoniony na przykład wykonawca, ale nie została podpisana umowa lub umowa rzeczywiście została za porozumieniem stron zerwana. Po prostu miasto dało do zrozumienia wykonawcy, że pieniędzy szybko za wykonaną pracę nie zobaczy i czy jednak nie chciałby odstąpić, prawda, zrezygnować na przykład. I takie przypadki prawda, chyba z tego co wiem też były. No łącznie z przypadkami raczej, że miasto też zdarza się, że nie płaci za wykonaną pracę i jest to odsunięte w czasie. No ale to no, niestety tak ma do siebie kryzys poważny, zadłużeniowy, że tak to wygląda i nie inaczej. Może z takich jeszcze innych rzeczy, czego w dzielnicach brakuje. No myślę, że brakuje też, cierpimy przynajmniej tej kadencji, troszkę na brak zaangażowania nawet ze strony radnych. Ja myślę, że to zaangażowanie w działania mogłoby być zdecydowanie większe, przynajmniej u wielu osób. Bo na specyfikę u nas jest 21 radnych. I tak myślę, że mogę z pełną świadomością powiedzieć, że maksymalnie połowa z nich jest zaangażowana w życie dzielnicy. Natomiast druga połowa poza uczestnictwem w komisjach i sesji no niewiele robi. To tak niestety takich parę gorzkich słów pod adresem kolegów, koleżanek niektórych. Natomiast są osoby, które pracują tak naprawdę ponad miarę, dają z siebie wszystko tak naprawdę i nie otrzymują za to można by praktycznie nic zamian, no bo dieta podstawowego radnego, no to umówmy się, nie wiem, 200 czy 300 zł, to często nie jest w stanie oddać nawet kilkudziesięciu godzin pracy wykonanych w miesiącu, dziesiątków telefonów, spotkań i tego, ale chyba o to w tym chodzi. To nie ma być w żaden sposób praca czy etat. To raczej jest służba dla mieszkańców. Nie usłyszę, że ktoś ma takie podejście do tego, bo wiadomo, nie przepytamy wszystkich radnych, ani wszystkich osób pełniących funkcje publiczne, a podejrzewam, że może się tak zdarzyć, że jednak ktoś traktuje tego typu funkcję jako taką przechowalnię troszkę. Tak, myślę, że można tak to ująć w przypadku niektórych osób, ale nie nazwam tego może regułą. Pobudki są różne. Często jest też tak, że osoba jest zaangażowana, ale jej zapał się wypala, widząc, że często nie jest w stanie zrobić tego, co obiecywała na przykład wyborcom, czyli swoim sąsiadom, najbliższym mieszkańcom okolicy, ponieważ albo wcześniej nie znała specyfiki działania w radzie, albo reszta rady nie podziela ich pomysłów czy wizji, bo to pamiętajmy, że tutaj głosowania są demokratyczne i nawet jeden najlepszy pomysł może przepaść, jeżeli prawda nie uzyska akceptacji większości. I
to jest tak, że to wymaga też pracy i tak naprawdę od samego radnego przekonania do swoich racji i pomysłów kolegów i koleżanki z rady. Też pewnie jakiegoś może nie takiego bardzo emocjonalnego podejścia w takim razie, bo jeżeli ktoś później traci całkowicie zapał, tylko, może nie tylko dlatego, ale między innymi dlatego, że jego pomysł nie został zrealizowany, no jednak jest to trudne. Dzień dobry. Tak, na pewno tak. No, wiadomo, wszyscy jesteśmy ludźmi i każdy z nas jednak jest w stanie ileś tych porażek znieść. Później no, jego zapał mija, prędzej czy później. Ale z drugiej strony tak jest, są też sytuacje zupełnie odwrotne. Osób, które z początku poza tym minimum absolutnym, czyli obecnością lub zaangażowaniem pracy w komisji, nie wykonywało nic więcej, a te osoby powoli się aktywizują coraz bardziej, mają nowe pomysły, często tak zwane, no może poza statutowe, czy poza, jak się mówi, protokołem, czyli po prostu wychodzą z taką pracą organiczną, po prostu do ludzi, a rada tylko jakby te działania firmuje, czy popiera, ale gro tej pracy wykonuje ta jedna konkretna osoba i ma inicjatywy, które przeprowadza. Bardzo dużo rzeczy można załatwić, jak to się mówi, zwykłym pismem, tak jak obywatel, niekoniecznie przez radę, tylko pisząc do konkretnego wydziału z danym problemem. I ta wiedza tak naprawdę też, mieszkańcy o tym nie wiedzą, że wiele problemów mogą rozwiązywać oni sami bezpośrednio. Oczywiście my im w tym pomagamy, ale nasza siła oddziaływania jest mniej więcej porównywalna do zwykłego obywatela, jeżeli chodzi w sprawach interwencji tak zwanych, czyli jeżeli widzą, że coś źle dzieje się źle na ich ulicy, to tego typu interwencje zgłaszane do zarządcy drogi czy straży miejskiej, obywatel ma dokładnie taki sam wpływ jak rada. A czy według Pana komisje są potrzebne? Myślę, że tak. Jednak podział pracy na komisje tematyczne, no jest to podział merytoryczny. Oczywiście rada ma pełną swobodę, niemal pełną swobodę kształtowaniu tych komisji. No, musi istnieć jedynie komisja, z tego co wiem, rewizyjna, jako jedyna statutowa, która musi istnieć. Natomiast wszystkie pozostałe no, są powoływane w ramach potrzeb i różnie one się kształtują w różnych dzielnicach. No ale pracować jako cała rada nad wszystkimi problemami byłoby niewiarygodnie trudno. Myślę, że wtedy rzeczywiście doszłoby zniechęcenie, brak zapału i być może problemy z kworum również. Jednak osobiście uczestniczę w pracach czterech komisji, oraz, prawda, również jestem obecny na sesji. To powoduje, że tych spotkań w miesiącu jest już kilka. A często, gdybyśmy mieli pracować jako całość rady nad każdym problemem, wymagałoby spotkania wszystkich osób właśnie te kilka czy kilkanaście razy, ponieważ ja nie uczestniczę w pracach wszystkich komisji, prawda? A ta jednak mnogość tematów, którymi zajmujemy, jest tak duża, że musielibyśmy się spotykać tutaj co najmniej 2-3 razy każdego tygodnia. Myślę, że niekoniecznie wszystkie osoby by temu podobały, zwłaszcza z przyczyn na przykład zawodowych. No jednak każdy ma swoje życie i pracę i czasami jest to trudne do pogodzenia. Czyli, a czy komisje tutaj w dzielnicy siódmej dobrze jakby wypełniały swoją funkcję? Myślę, że to zależy już od poszczególnych komisji. Jeżeli chodzi o moją opinię, no to, to właśnie, no za to, to kwestia właśnie jak dane komisje pracują. Są takie, które pracują skutecznie i dobrze, tak powiem, nie zawalają spraw, odpisują mieszkańcom, mają ciekawe pomysły, są innowacyjne, kreatywne oraz mają dużą skuteczność w realizacji tych projektów, w sensie takim, iż przekonują radę do swoich pomysłów, do projektów wypracowanych na komisjach. Natomiast są komisje, do których jest nieco więcej zastrzeżeń. Przynajmniej na pewno ja mam pewne zastrzeżenia komisji, które no, uważam nie pracują dobrze. Robią za mało albo robią minimum. Nie wypracowują często jasnego stanowiska lub potrafią nawet kłócić mieszkańców czy nastawić ich przeciwko jakiemuś projektowi czy sobie. To się zdarza na szczęście rzadko, ale tak, to myślę, że to dużo zależy też od osoby, która prowadzi daną komisję, czy sobie z tym radzi, no i od też zadań. No. Jednak nie jest tak, że komisje są podzielone porówno. To jest tak, że jedna komisja może zajmować się 2-3 sprawami w miesiącu, rozpatrywać 2-3 pisma i tworzyć jeden projekt uchwały, a inna komisja przygotuje 10 projektów uchwał i odpisze na 15 czy 20 pism na przykład. Nawet jest to może tutaj troszkę pracy, przesadziłem, może 20, to nie, ale kilkanaście pism jak najbardziej, tak. I to pokazuje, że również ta praca rozkłada się nierównomiernie.
dużo zależy też od części roku. No, teraz mamy gorącą jesień, sprawy budżetowe, uchwalanie uchwał właśnie, co do których obligują nas procedury i statut. Natomiast w przypadku okresu na przykład letniego, czerwca czy lipca, tych zadań jest na przykład o wiele mniej. Zwykle też mieszkańcy wykazują nieco mniejszą aktywność w zgłaszaniu spraw, pomysłów czy problemów. I rzeczywiście tej pracy jest wtedy mniej, więc sezonowość też dochodzi. Sezonowość, ładne określenie. A w takim razie, skoro myślimy na temat mieszkańców, jak by pan opisał zaangażowanie tutaj mieszkańców tej dzielnicy? Czy się angażują, czy w zasadzie tylko jak, czy mają raczej bardziej postawę roszczeniową, że jak im coś jest źle, to nie wiem, to tak przykładowo zupełnie. Myślę, że obie podstawy i jeszcze wiele innych byśmy tutaj znaleźli. Ogólnie oceniam, że myślę, że mieszkańcy interesują się w jakiejś części tym, co się dzieje. Chociażby ostatnie konsultacje społeczne, które przeprowadzaliśmy w sprawie strefy płatnego parkowania, mieliśmy frekwencję, która jak dotąd była rekordowa na tego typu spotkaniach w porównaniu do innych dzielnic. No, czyli również zaangażowanie na jakby terenie całego miasta, tak? Innych dzielnic, tak? Tak, bo raczej były te konsultacje są przeprowadzane w fragmentach dzielnic, tak? Tutaj ewentualnie przyszłym projektem objęcia strefy płatnego parkowania jest tylko fragment dzielnicy, ten najbliżej centrum u nas, czyli okolice Półwsie Zwierzynieckie, czy zwany potocznie Salwatorem. No i mieszkańcy jakby stamtąd byli najbardziej zainteresowani uczestniczenia w tego typu konsultacjach. No i przyszli, no oczywiście nie byli to wszyscy mieszkańcy, nie był to nawet duży procent, no ale na warunki powiedzmy lokalowe była pełna sala w szkole 31, no było około 80 osób. Dyskusja trwała kilka godzin. Dosyć emocjonalna, co pokazuje też, że mieszkańcy są zaangażowani i interesuje ich to, co się dzieje. Tydzień wcześniej mieliśmy konsultacje w sprawie słynnego samolotu na Bielanach. Również frekwencja, uważam, była bardzo ładna. Też około 30-40 osób na takim osiedlu domków, w większości jednorodzinnych lub niedużych budynków wielomieszkalnych. Tego typu spotkania o takiej frekwencji to naprawdę rzadko. Myślę, że są rzadkością, tak. Ogólnie myślę, że ludzie oczywiście są mało lub średnio zaangażowani, przynajmniej nie na tyle, żeby przyjść na spotkanie, ale jako tacy zgłaszają swoje uwagi i problemy. To mamy jednak kontakt z ich pomysłami czy opiniami, mamy zdecydowanie na co dzień. Nie ma dnia, żeby ktoś nie dzwonił z jakąś sprawą. Czyli to zaangażowanie jest. Na pewno nie wśród wszystkich. No zresztą widać tak samo się po frekwencji wyborczej. Jednak połowa naszego społeczeństwa polskiego raczej nie jest w ogóle zainteresowana. Raz polityką, też nie była zbyt wysoka, więc... Tak, ale to myślę jest zupełnie osobny temat. To była wyjątkowa sytuacja. Wybory te były rozdzielone od wyborami samorządowymi. Normalnie zawsze odbywały się dokładnie w tym samym terminie, więc frekwencja była dokładnie taka sama, jak frekwencja do wyborów, prawda, prezydenta miasta czy rady miasta w roku 2011. Ta sytuacja była Tak, bo to przełom 2011. Tak, w styczniu. Znaczy, w styczniu były to. No właśnie, wybory były na jesień samorządowe, natomiast w styczniu były wybory do rad dzielnic. No to cóż, nie oczekiwałbym ogromnej frekwencji w chłodnym okresie, jakim jest styczeń, myślę najzimniejszym. I jeszcze dodatkowych wyborów kilka miesięcy po wyborach wcześniejszych. Mimo tego były okręgi wyborcze w Krakowie, gdzie ta frekwencja była nawet wyższa niż frekwencja do Rady Miasta czy głosowania prezydenta, więc wyjątki się zdarzają i pokazują, że jednak da się zmobilizować mieszkańców i to zaangażowanie jakieś jest. My się zobaczymy przy kolejnych wyborach, jeżeli one odbędą się w tym samym terminie co wybory na prezydenta miasta i Rady Miasta, jeżeli ta frekwencja nie będzie odbiegać. To znaczy, że tutaj jak najbardziej wszystko jest, może inaczej, nie odbiega od ogólnych standardów. To nie powiedziałbym, że jest dobrze, bo ogólnie mam sporo do życzenia w sprawie właśnie udziału obywateli w wyborach. Sam staram się, jak dotąd byłem na wszystkich wyborach, które się odbywały, czy do Europarlamentu, czy do Sejmu, więc znaczy, że się da. A jak oceniłby pan ogólnie kontakt, czy może jak wygląda kontakt pomiędzy właśnie, taki bezpośredni może bardziej, między mieszkańcami, a radą ogólnie, czy radnymi poszczególnymi komisjami?
Jak to, bo mówił Pan, że wysyłają pisma, może dzwonią, czy nie wiem, czy na przykład tak. Oprócz nas ktoś wcześniej pojawiał się na sesjach? Tak, 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 zdarza się. No, powiedzmy, nie na każdej sesji, ale myślę, że średnio co drugiej, co trzeciej już na pewno, ale tak średnio na co drugiej sesji ktoś się pojawia, czy z organizacji pozarządowej, która albo działa na terenie naszej dzielnicy, przedstawiając jakiś problem, czy po prostu wśród mieszkańców. Najczęściej mieszkańcy pojawiają się wówczas, gdy poruszamy na sesji program, znaczy właśnie problem, który budzi jakieś kontrowersje lub wymaga pewnego wyjaśnienia. Mieszkańcy uczestniczą też w posiedzeniach komisji, przychodzą, ale też wówczas najczęściej, gdy problem dotyczy rzeczywiście ich. I ja myślę, że tego typu podejście jest jak najbardziej dobre. Powinni, tak powiem, czuwać nad sprawami, które są rzeczywiście dla nich ważne. Po pierwsze, dzięki temu radni wiedzą, że ta sprawa jest ważna dla mieszkańców. A po drugie, mieszkańcy również dowiadują się, jak rada działa oraz tego, jakie są opinie się pojawiają, bo często na komisji jednak jest dyskusja i nie ma tej jednomyślności. To może jeszcze wróćmy na chwilę. Tam wcześniej w naszej rozmowie pojawił się taki element kontaktu właśnie z Radą Miasta Krakowa, z Urzędem Miasta Krakowa. Czy, nie wiem, jak opisałby Pan to, ten kontakt jeszcze może bardziej szczegółowo? Czy raczej on jest dobry, czy... U nas akurat w Siódemce mamy, myślę, to szczęście, tak to ujmę, mieć radnego miejskiego również w składzie rady. Pana Andrzeja Hawranka, jest również wiceprzewodniczącym tutaj dzielnicy. Dzięki temu jakby wymuszamy na nim większe zainteresowanie sprawami tutaj lokalnymi. Zresztą pan radny wykazuje duże zainteresowanie. Dzięki temu również na bieżąco jako rada mamy ogląd sytuacji, co dzieje się w Radzie Miasta. Bardzo często praktycznie nie ma sesji, na której pan Andrzej nie poruszałby kwestii, jak Rada Miasta będzie widzieć dany problem lub jak on postara się go przedstawić. Jest tam naszym takim rzecznikiem. Myślę, że wywiązuje się z tej roli jakby bardzo dobrze. My rozumiemy, może i nasz właśnie model współpracy, który pracowaliśmy, jest dosyć skuteczny. Już w razie potrzeby my mamy sygnalizowane, jeżeli są problemy jakieś dotyczące naszej dzielnicy na forum miejskim, o których my wcześniej nie wiedzieliśmy, również tą informację dostajemy tak naprawdę z pierwszej ręki od razu. Ostatnio jeden z naszych radnych dzielnicy występował przed Radą Miasta. Właśnie dzięki temu, iż dowiedzieliśmy się, że są problemy z jedną z naszych pomysłów czy uchwał, którą podjęliśmy. Została ona nieco może inaczej, nie została ona wykonana, ale raczej zaproponowano inne rozwiązanie, które jest troszkę dla mieszkańców, no powiedzmy, nie tyle kontrowersyjne, co raczej... Mniej korzystne dla mieszkańców, ale bardziej... Może sprawa dotyczy, a może też tylko powiem, chodzi po prostu o nazwanie pewnego skweru. Nazwą. Chodzi o skwer u nas Lajkonika, taki był pomysł. Zresztą pan Andrzej już sygnalizował, że będzie prawdopodobnie problem i Rada Miasta może się nie chcieć zgodzić, dlatego że istnieje już ulica o takiej nazwie, a zgodnie z jego wiedzą nie może być sytuacji, żeby dwa obiekty, dwie ulice czy plac nazywały się dokładnie tak samo. No więc Rada Miasta, wiedząc, że jest możliwość jakiegoś obszaru nazwania, nadania nowej nazwy, zaproponowała swoją nazwę w porozumieniu z konsulem Francji. Miałaby się nazwa Wielkiej Armii Napoleona. No i reakcja mieszkańców, jak nie trudno przewidzieć, którzy chcieli mieć nazwę związaną z tym miejscem dość mocno i z charakterem dzielnicy, z historią, czy raczej legendą o tym miejscu, mogli być mniej zadowoleni, jeżeli ktoś tą nazwę zamiast tej proponowanej, która zdecydowanie trafiała w ich gust, proponuje im nazwę Wielkiej Armii Napoleona. Już, prawda? A czy udało się coś? Czy udało się coś? Zobaczymy. Sprawa jest oddana pod dyskusję. Mamy koncepcję, która jest, myślę, dosyć dobra. Mianowicie, by nasz plac nie nazywał się Lajkonika, bo rzeczywiście nie może, ale Konika Zwierzynieckiego, który jest synonimem dokładnie tej postaci. I tak Lajkonik jest nazywany Konikiem Zwierzynieckim. Natomiast plac Wielkiej Armii Napoleona znalazłby się niemal w podobnym miejscu po drugiej stronie alei, gdyż tam okazało się, jest również obszar, który nie posiada nazwy. Aha, czyli...
miejsce jeszcze bardziej reprezentatywne według nas, więc dokładnie Wilkcytio została i takim nad takim projektem, z tego co wiem, tutaj radni miejscy i oraz radni dzielnicy, którzy wpadli na taką inicjatywę, czy wyszła od nich ta inicjatywa, pracują i to dobrze. To znaczy, że udało się znaleźć, przynajmniej na razie na tym etapie, szukać tego porozumienia. Może co do innych jeszcze form współpracy z Radą Miasta, to jako radni uczestniczymy też w komisjach Rady Miasta. Nie we wszystkich, bo prawda, nie wszystkie sprawy rzeczywiście nas dotyczą. Niemniej jednak Rada Miasta zaprasza nas na posiedzenia, jeżeli te posiedzenia są z założenia dla nas ważne, w programie tych posiedzeń znajdują się punkty dla nas istotne. Lub jeżeli my uznamy, że jest taka potrzeba. Więc jak najbardziej osobiście też w kilku komisjach Rady Miasta już uczestniczyłem, słuchając czy zabierając nawet głos i sugerując radnym miejskim jakieś rozwiązania. Z tego co wiem, koledzy i koleżanki radni i z innych komisji tematycznych również w takich komisjach Rady Miasta uczestniczymy. A jakie wskazałby Pan może taką najpilniejszą potrzebę tutaj dzielnicy, jakąś taką coś nowe, coś takiego najbardziej aktualnego, co trzeba w najbliższym czasie rozwiązać na przykład? Może coś z infrastrukturalnego albo... No właśnie, tutaj problemy u nas rozbijają się głównie o te problemy infrastrukturalne. No, my cierpimy jako dzielnica na ciągły i z roku na rok odwlekany remont ulicy Królowej Jadwigi, jednego z dwóch głównych, najważniejszych ciągów naszej dzielnicy, która prawda tak raczej rozciąga się horyzontalnie właśnie w kierunku zachodnim i w tym kierunku przebiegają dwie najważniejsze ulice, czyli właśnie Królowej Jadwigi oraz nieco bardziej na północy Księcia, na południu Księcia Józefa. Jeżeli Księcia Józefa jeszcze jest w stanie w dużej części przyzwoitym, pozostałej części nie odbiegającym od ogólnie przyjętych standardów naszych Polski, tak Królowej Jadwigi niestety te standardy zaniża na odcinku tak zwanym etapie 5 i 6, ale niestety ten remont przekracza nasz budżet całkowicie. Gdybyśmy nawet przez 2 lata, myślę, gdybyśmy budżet całej kadencji poświęcili na ten remont, i tak mogłoby tych pieniędzy zabraknąć, a tym idzie zrealizowalibyśmy tylko jeden fragment ulicy, gdyż jest to zadanie, które nie tylko chodzi o wymianę nawierzchni, to jest również budowa chodników oraz wymiana wszystkich ciągów kanalizacyjnych, wszystkich innych, plus budowa odwodnienia. No jest to po prostu inwestycja przebudowy drogi. Czyli jakimś jedynym rozwiązaniem, żeby całościowo jakby zakończyć to musiało być duże wsparcie ze strony miasta. Rozumiem, tak? Teoretycznie, znaczy ulica Królowej Jadwigi była na obecny rok wpisana do budżetu miasta, jakby projektowanie zostało rozpoczęte. Prace, również ta ulica znajdzie się lub ma znaleźć się, gdyż tak zwana WPF, czyli Wieloletnia Perspektywa Finansowa i WPI, Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta, zakłada, że ta ulica ma być realizowana w kolejnych latach. Mamy cichą nadzieję, że w przyszłym roku rozpoczną się już prace, niemniej jednak też słyszymy już głosy od zarządcy drogi, że w przyszłym roku może jednak nie, ale 2014 już na pewno. I niestety takie zapewnienia słyszymy już od dobrych mniej więcej 10 lat poprzedniej kadencji. Co w takim razie decyduje o tym, że jedna droga jest ważniejsza, a inna nie? Na przykład jeżeli Państwo już tak czekacie długo na remont tej drogi. Myślę, że jedna rzecz to oczywiście reprezentacja w Radzie Miasta. Dotychczas tak naprawdę nie mieliśmy radnego w poprzednich kadencjach, który walczyłby o interesy naszej dzielnicy. Teraz obecnie mamy na pewno rozpoczęcie prac przynajmniej projektowych oraz zapewnienie, że do końca tej kadencji te prace ruszą. No jest na pewno zasługą też naszego radnego miejskiego o tym, że zwracał uwagę na ten problem. A druga rzecz, no to są jednak pieniądze. Tych pieniędzy jest zawsze za mało tak naprawdę aktualne potrzeby. Nie ukrywamy, jeżeli buduje się stadiony, które oba kosztują blisko 1 mld zł, a za te pieniądze na pewno udałoby się według wyliczeń wyremontować wszystkie drogi w Krakowie, każdą jedną, no to oczywiście widzimy skalę tego problemu. Obecnie realizujemy 15% potrzeb, jeżeli chodzi o remontowych dróg, jeżeli chodzi o właśnie całe miasto. O dzielnica swoich środków o wiele mniej. Ale to tak właśnie, jeżeli chodzi o czy infrastrukturalnym. Czy Królowej Jadwigi jest tym priorytetem bezwzględnie. Ale mamy również inne problemy, również infrastrukturalne, a mianowicie ciągle nasza dzielnica jako taka dzielnica, która jest dzielnicą mimo wszystko w dużej części peryferyjną, jednak sięga do granic miasta, na zachodzie do Balic i osiedla, które tam są położone,
Olszanica, centrum za Kamyczem, poniekąd Bielany, są narażone na jakby tak, może inaczej, cierpią na takie odcięcie od miasta i brakuje komunikacji, a w wielu miejscach brakuje nawet kanalizacji, co pokazuje, że brakuje nam, że są potrzeby podstawowych inwestycji, niemal takich, jakich dokonuje się na terenach wiejskich obecnie. Zresztą no, specyfika Szczecinicy jest również taka, że mamy jednak sporo również gruntów rolnych, czy jeszcze rodzin, które nadal trudnią się rolnictwem, no tak to trzeba nazwać. Zresztą no, tereny i obszary temu sprzyjają. Mamy dużo otwartych przestrzeni i pola, które rozciągają się od obwodnicy do wewnątrz miasta na wiele kilometrów. To także są pola pastwiska, czy pola rolne, użytkowane z mieszkańców. Brakuje dróg asfaltowych, jednak wielu mieszkańców mieszka w domach, do których muszą dojeżdżać po drogach, no właśnie o różnym standardzie, często raczej przypominających bagno niż drogę, zwłaszcza po obfitych opadach. Brak chodników, jeżeli nawet istnieje droga, zwykle nie ma chodników, brak oświetlenia, jednak do szkół, które są położone, prawda, właśnie na Bielanach czy w Olszanicy. Dzieci idą tak naprawdę poboczem drogi w okresie jesiennym, zimowym. No, jest to niebezpieczne. Akurat zajmuję się też takimi tematami związanymi z bezpieczeństwem. Mam dostęp również do statystyk, czy śledzę statystyki wypadków i zdarzają się potrącenia niestety. Także te ze skutkiem śmiertelnym z dzielnicy. Więc to pokazuje rzeczywiście, że cierpimy na takie podstawowe braki, na coś, co teoretycznie w mieście nie powinno mieć miejsca. Ale to również jest problem naszej dzielnicy, ale to nie tylko naszej dzielnicy, bo na to cierpią wszystkie dzielnice, które właśnie są tego typu peryferyjne, Swoszowice, czy nawet dzielnica Ósma, po drugiej stronie Wisły, gdzie Tyniec ma i prawda, Podgórki Tynieckie mają dokładnie takie same problemy. Dziękuję w takim razie. I jeszcze tak na koniec chciałam zahaczyć o taki, może nie problem, ale taki hasło. Czy słyszał Pan o czymś takim jak budżet partycypacyjny? Budżet partycypacyjny. Słyszałem dosyć niedawno właśnie tak, o tym, że będziemy o takim pomyśle rozmawiać. I problem w tym, że poza tym nie jestem pewien, czy dobrze to rozumuję, to jest takie ewentualnie moje przemyślenia. Domyślam się, że może chodzić o to, iż mieszkańcy będą pomagać, wskazywać, czy rozdzielać środki. Dokładnie o to chodzi. I jest to... Ja wiem, że to również działało właśnie jednym z miast, którym właśnie było poruszane na konferencji. Tutaj nie chciałbym powiedzieć, ale właśnie w kilku miastach to działa. Na tym wyższym poziomie, w tym sensie, że jakby Rada Miasta wydziela tą część dla mieszkańców i mieszkańcy decydują. I są plany może... taki pomysł, czy by się to udało w Krakowie, ale na poziomie właśnie na razie tym niższym, czyli tutaj właśnie Rady Dzielnic, więc to by dotyczyło jakby bezpośrednio dzielnic. Czy w takim razie na przykład widziałby się Pan, gdyby taki pomysł się pojawił, na przykład zaangażowałby się Pan w taki pomysł, żeby jakoś nie pomógł zrealizować to? Ja uważam, że taki pomysł, jest to znakomity pomysł. Ja uważam nawet, że jeszcze dojrzewam do tego, by być może wystąpić do naszych przedstawicieli zasiadających w Sejmie, aby rozważono w ogóle opcję wprowadzenia tak jest 1% na organizację pożytku publicznego, aby również na przykład 1 czy 2% swojego podatku móc skierować bezpośrednio do któregoś z resortów na daną dziedzinę życia. I to nie w ten sposób, że ujmiemy to, że dzięki temu, że mieszkańcy wskazują, to damy im mniej pieniędzy z budżetu, tylko właśnie odwrotnie, jeżeli mieszkańcy wskazują to miejsce, to ten budżet dostaje, to to ministerstwo czy resort lub poszczególne zadanie, pytanie właśnie jak to wymyślić, dostanie dodatkowe środki. Dzięki temu oczywiście raz rządzący mają cały czas coroczny kontakt tak naprawdę z nastrojami społecznymi oraz tego, co dla mieszkańców jest najważniejsze, dla obywateli mieszkańców państwa. I tego typu myślę na poziomie krajowym byłoby ciekawym rozwiązaniem, na pewno rozwiązaniem, które zwracałoby nam demokrację, tak to ujął, bo uważam, że ciągle cierpimy na ten deficyt demokracji, a na pewno zaangażowania społecznego. Jest to jednak budowanie społeczeństwa obywatelskiego, dawanie możliwości bezpośredniego, zwłaszcza, że dzisiaj technologia czy możliwe rozwiązania dają nam no właśnie to, czego kiedyś nie mogliśmy czy kiedyś osiągnąć. Bezpośredni kontakt z każdym obywatelem jest dzisiaj możliwy tak naprawdę. Czyli teoretycznie
Widziałby Pan wprowadzenie tutaj, na przykład w tej dzielnicy, możliwość takiego budżetu? Tak, myślę, że kwestia jest oczywiście przeanalizowania, w jakim zakresie, jak to zrobić technicznie, tak, oraz no nie ukrywam, że byłoby miło, gdyby uczestniczyć w czymś takim, żeby dzięki temu móc osiągnąć też większe środki. Ja też patrzę z tego punktu akurat być może już żeby jako radny. Żeby to był taki dodatkowy element. Żeby to był dodatkowy element. Nie ukrywam, że byłoby niekoniecznie prawda, żebyśmy jako rada zachowali dokładnie te same środki decydowania. Mogłoby, że część oprócz tego pieniędzy, którym do tej pory dysponowaliśmy, ale również myślę, że byłaby to po prostu dobra okazja o postaranie się o dodatkowe środki. Ja myślę, że raczej w ten sposób dla dobra mieszkańców. Ale jak najbardziej tak, myślę, że taki pomysł jest warty przedyskutowania i warty wdrożenia, bo to jest ważne. A czy przychodzą Panu do głowy jakieś przeszkody, które mogłyby się pojawić podczas realizacji, nawet tutaj konkretnie tutaj w dzielnicy? Może się skupmy na tej dzielnicy. Tak, myślę, że przeszkody będą proceduralne, statutowe, być może nawet ustawowe. Ja nie wiem, jak jest to rozwiązywane w innych miastach. To jest również. Prawdopodobnie trzeba by było zmienić statut. Dokładnie. Na pewno, statut miasta, statut dzielnic prawdopodobnie. Znaczy właśnie w zależności, jakie rozwiązanie przyjmiemy. Więc to na pewno. A być może oprócz zmiany statutu prawdopodobnie byłaby jeszcze wymagana zmiana procedur tak zwanych. Czyli procedur, które są ustalane na mocy zarządzeń prezydenta. Czyli tak naprawdę chodzi o tryby pracy wszystkich wydziałów i urzędu miasta. Tego, że oni ustalają bardzo wiele terminów, czy swoje procedury realizacji, czy sposobu realizacji zadań dla nas. Czy na przykład nie boi się Pan, że na przykład ze strony mieszkańców taki pomysł nie byłby, może nie mile widziany, ale żeby się jednak nie zaangażowali w coś takiego? Czy raczej nie, o to się nie martwię. Myślę, mogą podjąć decyzję? Myślę, że dzisiaj kwestia jest jedna dotarcia do ludzi z taką informacją odpowiednio. No i właśnie pytanie, na jakiej zasadzie uczestnictwo właśnie mieszkańców miałoby się odbywać, ale myślę, że chętni zawsze by się znaleźli. Pytanie, czy ogół, to jest myślę, że tutaj już o wiele trudniejsza kwestia i większe wyzwanie, ale ktoś na pewno tak i myślę, że byłby z tego powodu zadowolony, ale myślę, że tego typu rozwiązanie raczej nie budziłoby sprzeciwu mieszkańców, wręcz przeciwnie, raczej jednak jesteśmy społeczeństwem chyba, które jakoś podświadomie czuję deficyt właśnie demokracji czy społeczeństwa obywatelskiego w ten sposób. Niekoniecznie może bym miał siłę zaangażowania się, ale raczej na obecny stan rzeczy oceniam go krytycznie czy narzekam. Dobrze, dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Dziękuję również.